Nazywam się Tomasz Bukłacho, z motocyklami jestem związany od lat dziecięcych. Przez wiele lat jeździłem na, na różnych motocyklach i ta relacja z maszyną rozwijała się. W którymś momencie swojego życia spotkałem się też z salezjanami, spotkałem się z, z, Adam, z księdzem Adamem Parszywką. Bardzo dużo, bardzo ważnych chwil spędziliśmy w Krakowie, w wolontariacie misyjnych. Misyjnym. Razem z żoną tam formowaliśmy się do wyjazdu misyjnego, gdzie pracowaliśmy za granicami naszego kraju. Ta formacja z Salezjanami dała mi nowe spojrzenie na, na, na życie, na, na to, w jaki sposób możemy razem z żoną, czy też ja, ja indywidualnie, mogę realizować swoje, swoje powołanie. Ksiądz Adam, któregoś dnia zadzwonił do mnie i powiedział o bardzo ważnym projekcie, który nazywa się Iskra Miłosierdzia – pielgrzymki motocyklistów do, do ważnych miejsc w Europie. Bardzo się cieszyłem z tej inicjatywy, nie zaskoczyła mnie, bo ksiądz Adam podejmuje tego typu, tego typu dzieła. Ksiądz Adam zaprosił mnie do, do tego, żebym mógł współtworzyć razem to, to bardzo ważne dzieło, za co jestem wdzięczny i między innymi dlatego, dlatego jesteśmy teraz razem. Od pewnego czasu pracuję na rzecz mojego lokalnego kościoła. Bardzo dużo satysfakcji daje mi praca z mężczyznami, wspólna modlitwa i tworzenie, tworzenie wydarzeń właśnie, właśnie z tą grupą ludzi. Widzę bardzo dużą siłę świadectwa nie tylko jednej osoby, ale przede wszystkim właśnie grupy. W przypadku tych wydarzeń, które tworzymy, to jest coś, gdzie dwie osoby. Podejmując jakieś dzieło, potrafią zgromadzić wokół siebie dziesiątki, nawet setki innych osób. Ta siła świadectwa sprawia, że to, w czym żyjemy, to, w czym ja żyję, to czym się zajmuję, ma ogromną moc oddziaływania na innych ludzi, jeżeli powierzymy to właśnie Chrystusowi i dla niego te rzeczy, które dla nas wydają się codziennością, czyli do których przyzwyczailiśmy się, ofiarujemy Panu, i tymi przedmiotami, tymi. Z tymi pasjami pracujemy też dla naszego kościoła. Bardzo się cieszę, że będziemy mogli spotkać się 19 i 20 maja na górze Budkow w Słowacji, że tam będziemy mogli razem modlić się. To jest dla mnie bardzo budujące, że spotkam się z Wami, że razem będziemy mogli pracować na rzecz tego wydarzenia, jakim jest Iskra Miłosierdzia. Chciałabym Was też zaprosić do następnego nagrania. Chciałbym Wam. Przedstawić Bartka Sowińskiego, mojego serdecznego przyjaciela, który jest liderem grupy Ćwiara w Augustowie i w następnym graniu będziecie mogli się z nim spotkać. Zachęcam do tego. Chciałbym też prosić o modlitwę w intencji motocyklistów, ale w sposób szczególny o modlitwę za nas, którzy będziemy pielgrzymowali w tej pielgrzymce Iskry Miłosierdzia do Medzigorie. Już teraz powierzmy Panu Bogu nas samych i to, co jesteśmy w stanie tym wyjazdem zaproponować i przedstawić dla innych osób.